Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Dzisiejsze słowo, słowa, którymi się modlę, to całą noc. Przepraszam Was, że w takim momencie nagrywam, ale biegłem sobie tutaj klifem w Gdyni i cały czas we mnie brzmią słowa, którymi dzisiaj się modliłem całą noc. I ta scena ewangeliczna, gdzie Jezus, uświadomiłem sobie, Jezus noc traktował w dwojaki sposób. Albo wypoczywał i spał, albo się modlił. I nie sposób, modląc się słowem takim codziennym, nie sposób uciec, słuchajcie, od tego, co przeżywamy na co dzień. Mówiliśmy nieraz, ucząc się modlitwy słowem, że chodzi o to, żeby też codzienność przeżywać właśnie w kontekście tego słowa. I kiedy modliłem się tym słowem całą noc, uświadomiłem sobie, że te strajki, protesty, które się dokonują się w sposób nieracjonalny. To znaczy, każdy, kto chciałby zwrócić uwagę na pewne idee, które reprezentuje, czy coś, z czym się nie zgadza, pewno protestowałby w dzień i tak zazwyczaj jest. Ciekawą rzeczą jest to, że te protesty rozpoczynają się po tym, jak zapadnie zmrok. Ciemność jest właściwa dla tych manifestacji, protestów i aktów wandalizmu i profanacji, które dokonują się co wieczór i są zaplanowane na kolejne wieczory. Nie muszę chyba mówić, że działanie nocne, które nie jest odpoczynkiem i modlitwą, tylko jest destrukcyjne, zawsze należy do demona. I dopiero teraz sobie uświadomiłem, jak bardzo demoniczna to jest przestrzeń, kiedy odbiera się komukolwiek życie, odbiera się życie drugiemu człowiekowi, odbiera się życie bezbronnym istotom, jak choćby dzieciom nienarodzonym. I że protest czy manifestacja związana z taką rolą jest właściwa dla nocy, której panem jest zły duch. I pod względem duchowym jest to bardzo demoniczne. Demoniczne jest to, że właśnie w kontekście nocy manifestuje się chęć zabijania. Dzień tego nie zniesie. Światło nie wytrzyma, ta manifestacja nie wytrzymałaby w kontekście światła, nie dałaby rady w ciągu dnia, bo dla takich manifestacji jest właściwa noc. To mnie, powiem Wam szczerze, bardzo, bardzo przeraża. Dlatego Jezus dzisiaj nam pokazuje, co trzeba robić w nocy. Albo spać, albo się modlić. Jeśli nie śpisz, to się módl. Taka jest, tak Jezus przeżywał noc. I życzę sobie i Wam, byśmy też w taki sposób noc przeżywali. Niech nas więc błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. I do zobaczenia jutro z Bogiem.